Hej, dobra, to lecimy szybciutko jeszcze z kolejnym odcinkiem z tej strony Gali. Przygoda nasza trwa. No, ostatnio nam się nie udało zdobyć żadnego. Podbić żadnego z kodeksów, bo jednym granatem wszystko sprzątaliśmy. Co bym sobie chciał zrobić? Mam twardzenie, więc teoretycznie coś by można było zrobić. Nie mam zasobów, żeby na te inne rzeczy zrobić. A grzebacz w czaszce to nie był tutaj. Nie, to nie tutaj był. Stamtąd chyba nic. Budowanie przedmiotów. Bomba IP to mam, wabiki, niebieski ekran to mam. Uzbrojenia mnie nie stać. No dobra. To nie wiem, gdzie się ten grzebacz w czaszce robiło. Dobra, nieważne. I kryształy Elerium. Dobra, pozbierajmy to, póki mamy jeszcze ten bonus do szybszego skanowania. Dobra, stopy metali się dodały. Lecimy nawiązywać ten kontakt, dokończyć go. Ten projekt Avatar. Trzy kratki, niedużo. Kolejna zjawa się zrobiła. W sumie ja nieraz już tej zjawy nie używałem. Może czas najwyższy będzie ją zużyć. 150. O cholerka, to dużo. 150, tu było 210. Skąd ja wezmę teraz tyle tych informacji, żeby to nawiązać kontakty? No dobrze, no to w tym momencie już wszystko mam. To jedyne co, to mógłbym te placówki wybijać. Z placówki teoretycznie może mi wpadnie jakaś strażnik, ale nie ma elitarnego strażnika. A jest elitarny tarczownik. Dobra, czyli jest ta kulka. Dobra, zobaczymy jak moi ganerzy, bo dwóch ganerów miałem rannych. Czy oni się już ładnie wyleczyli? A nie wyleczyli się. No to czekajcie, to poczekamy. Wiecie co, przelećmy się jeszcze wcześniej do bazy. O, widzicie, jeden się wyleczył. Polecimy sobie do bazy. I poczekajmy aż na... Pozbieram sobie w tym czasie może te... O! Cele. Daję jednostkom mawiam dodatkowe opancerzenie. Zatrute pociski. Wiejskie punkty kontrolne event zmniejszają ilość zasobów o 50 w następnym zrzucie zaopatrzenia. Dobra, to teraz tylko pytanie, czy gdzieś nie ma informacji. Tutaj są jednostki. Naukowiec, nie ma nigdzie informacji. A to może... Albo te pancerze? Czy może te pancerze byśmy... Może te pancerze weźmy i wyeliminujmy. Tamta kasa też by się przydała. Dobra, lećmy po cokolwiek, żebyśmy tylko zdobyli jakieś te informacje. Może akurat będzie dało się coś zhakować. A jak się będzie dało coś zhakować, to będziemy mogli jakieś informacje zdobyć. Dobra, więc na pewno true. Mąc już może iść. Gecko, tylko że tak, mąc już tutaj z przodu to niekoniecznie, bo tutaj levelowałbym chyba soczka. Mąc już... Myszka. Bierzemy stary skład, już mi się po prostu nie chce tego uzbrajać, tych wszystkich żołnierzy. Na zmianę weźmiemy sobie fiołka. Tak jest. Ty jesteś już chyba wszystko zmodyfikowane, tak? Ty już byś nie mógł mieć. Ty masz więcej życia. Szybkość by ci się przydała. Tylko chciałbym jeszcze jeden AP Cannon. Młody. IAP
przedmiot pomocniczy i nic nie możesz założyć sobie? No jasne. Dobra, to jest tu. To ty byś młody był, ok. Aha, bo przedmiot pomocniczy, bo ty masz tą taką zbroję, gdzie ci daje ten to, ale tutaj nic nie można wrzucić, tak? A dajmy, czekajcie, udostępnimy przedmioty. Ups. A mógłbyś tutaj sobie jakieś rzeczy założyć w sumie? W sumie na przykład niebieski ekran mógłbyś założyć. Życia raczej nie potrzebujesz. Próbujmy niebieski ekran ci założyć. Tutaj w miejsce pomocnicze. W takim razie Montius stracił teraz niebieski ekran. Montius może apteczkę. Nie pancerz, udostępnij przedmioty. A weźmy ci szpona. Niech będzie szpon. Spoko. Teraz tak, tutaj mam AP granat. I jeszcze gdzie jest gecko ma wybuchające. Teraz gdzie jest pączek? Pączek nie ma granatów takich, jak bym chciał. No to AP i kwasowy poproszę dla ciebie. No i myślę, że okej, możemy lecieć. W sumie to, wiecie co, jeszcze to bym sobie może zmienił. Udostępnij przedmioty. Dajmy... A damy tobie tą kamizelkę, w której będziesz się leczyła, jakbyś oberwała. A... kamizelka ta ofensywna dostanie ją soczek. I możemy lecieć. A, to będzie raczej przyjemna misja. Mimo tego, że pisze bardzo ciężka, to powinna być bardzo przyjemna. Może tego kodeksa by się udało złapać. Halo? 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 Czyżby się gra znowu zawiesiła? Już pod... Nie. Dobra, co mamy zrobić? Teraz będziemy wiedzieli, co mamy zrobić. Zneutralizuj wszystkich wrogów, zniszcz przekaźnik obcych. Aha, to trzeba to chyba bombę podłożyć? Jakiś przekaźnik mamy zniszczyć. Akurat chyba na brak ładunków wybuchowych nie narzekamy w naszym teamie. Te łary mi się podobają, bo można sobie wrzucić jeszcze jeden dodatkowy jakiś slocik. No, myślę, że takie łary można by było jeszcze zrobić z dwa, ale wcześniej trzeba ulepszyć bronię. A myślę, że wcześniej to skończymy w ogóle grę. Zanim się to wszystko uda. Ewentualnie te naboje mogę sobie doprodukować. Dobra, Mutony i to cała ekipa jest w środku. Dziękuję, kochanie. Dobra, Gecko, jedziesz do przodu. Działko. Dobra, w sumie na razie to działko mnie nie widzi. Transfer danych zakończy się za 8 tur. Dobra, na razie mnie nikt nie widzi, więc mógłbym sobie tutaj podbiec troszkę. To jest trud. Trud stąd bym mógł hakować teoretycznie. Ale zrobił desza, no dobra. Tutaj też desz. Okej, mamy jeszcze jedną grówkę. Tylko
tylko czy ja jestem w stanie zrobić zasadzkę na nich. No raczej nie jestem w stanie zasadzki zrobić, więc... Podbiegniemy tutaj i zakończymy chyba tą turę. Nie powinni chyba mnie namierzyć. Dobra, ta grupka jest tam, okej. Teoretycznie jestem chyba w stanie założyć zasadzkę na nich. Dobra, Overwatchek. Tu mnie wypaczą. Co, jakie mamy szanse na skakowanie tej wieżyczki? Przejmij losowego wybranego wroga 52. Całkowitą odporność na kolejne dwa ataki. Wow, fajne. Ale spróbujemy sobie to. No, cholera jasna. A, no niestety, nie wyszło. No to po naszej zasadzce szlak trafił w zasadzkę. Okej. A, mogło być tak pięknie. Okej, fiołek. Pójdło za trójkę. Spoko. Tomek, czego mi zabrałeś ten telefon? Opa, tak. Protokół przechwytujący. Mógłbym tą wieżyczkę uruchomić na chwilkę. Czy to jest stąd tylko granata? Zostaw, kochanie, ten telefon. Na razie tu. Czy ty jesteś w stanie tam dorzucić granat? No dobra. Aha, tylko że albo tego, albo tego. Dobra, ale ten laser pewnie będzie próbował do nas podbiec, więc... Między ludzi możemy rzucić granata tam. Okej, po siódemce obrażeń. Dwóch odkrytych. Trupo w tym hakowaniu mógłby jeszcze raz próbować. Dobra, no to jeszcze raz hakuj. Że ci się nie udało z tamtym, to szkoda. No, bo to wyłącz go. Ha, a teraz kurde 70%. Dobra, ta wieżyczka jest na razie unieruchomiona. Dobra, lećmy w tą stronę, bo musimy strzelać do tamtych... Do tamtych koleżków. Jeden martwy. On 61%, no dajesz. A pudło. Troszkę średniawo. 64%, no dajesz. Okej. Gdzie jest soczek? Tu jest soczek. Soczek dobiegnie, dobiegnie. Okej, no to zaczynamy. Żniwa. Zaczynamy z żniwa. Powinien dać radę. Raz. Dwa. Trzy.
Zostało ich 8 do rozwalenia. Może się zbliżyć do wieżyczki. Młody podbiegnie tu, strzeli do tej wieżyczki, zniszczy jej troszkę tego pancerza. O, może ją nawet zabije. O, właśnie. Bo młody ma niebieską amunicję, zapomniałem. Zapomniałem, że on to tak wymiata. Idziemy dalej? Czy coś wyskoczy? Dobra, nic nie wyskoczyło. No to idziemy dalej. Tam jakieś miutony widziałem w środku. Daleko się do tego urządzenia? A nie, to już jest tutaj, spoko. No to podbiegnijmy tutaj, zobaczymy, czy coś wypaczę. Miutony i kodeks, okej. I jeszcze tam z tyłu coś jest, no dobra. Gekom dajesz tutaj. Aha, tylko nie masz granata już takiego rozwalającego. Masz tylko zapalający. No dobrze. Młody tutaj. Teoretycznie, no tutaj jak rzucisz, to tak, kodeks się powinien skopiować. A ten miuton z góry spadnie, dostanie dodatkowe obrażenia. Może ten samochód wybuchnie. Okej. Miuton zginął. Kodeks się skopiuje, mam nadzieję, że gdzieś bliżej. No nie, nie, nie tak bliżej. Dobra, kodeksa stąd byśmy mogli zabić, aby mi by pasowało go złapać. Tru jest troszkę daleko. No dobra, myszka, czy coś stąd będziesz coś widziała? Widzisz tego miutona, czy do niego granata dorzucisz? Nie dorzucisz, no dobra. Fiołek. Fiołek, czy ty mogłabyś zrobić co? A to jest ogień wewnętrzny, dobra, to zadawało lancą, chciałem spróbować. Ale lancą albo tego, no dobra. A jeszcze szczelina pustki. Nie wiem, czy tam szczelina pustki, tam tego u góry też dopadam, ale spróbujmy. No, szczelina pustki. Dobra, nie da się. A sprawdźmy ten ląd. Nigdy tego lądu nie... Aha, to mi pokazuje, który ma. Możemy go spróbować z lądu pociągnąć. Okej. Fajnie. Dobra, Gekko mógłby tego kodeksa zabić. Zostaje nam jeszcze jeden kodeks, więc nie jest najgorzej. Aha, tylko że ten drugi kodeks... ten drugi kodeks może nas rozbroić. Co nie byłoby najfajniejsze. Widzi go snajper, to może spróbujemy go rozwalić. Och. Niestety. W sumie rozwalenie go byłoby bardzo przyjemne, bo przynajmniej by nas... nie zniszczyłby nam broni. Stąd nie widzimy nic. O, spróbuj. Wiem, że miałem go złapać żywcem, ale nie chciałem, żeby mnie rozbrajał. Tym bardziej, że tam pewnie jest jeszcze ten elitarny tarczownik. Aj, znowu przeskoczyło. I can handle
A, coś mamy. O! Patrzcie, jeszcze był gdzieś tutaj elitarny mech. To by było śmieszniej. A, przecież dobrze, no. Spoko. Spoko luz. Ten granat powinien zadać dodatkowe obrażenia. Tamten sobie spadł. Jeszcze 7 dodatkowych obrażeń. Gecko ich zapali, powinno być posprzątane. A ja, jeszcze ten mech przeżył. Dobrze, to już zaraz będzie po nim. Czy tam będziesz coś widział? Tylko tego. Okej, okay, zabij Gnejka protokołem bojowym. O kurde, za 14 taki protokół bojowy. A nie, 6 tylko. To czemu pokazywał 14? A nie wiem. Dobra, to lecimy tu. Snajper się zbliża. Łączek się zbliża. Fiołek też leci. Okej, okay, reszta pewnie Overwatch All damy. Dobra. 5 tur, coś idzie, idzie. Jeszcze są kodeksy 2, o widzicie, no to może się coś uda złapać. Odporność. Coś tam było odporne na mnie. Tak, mimo tak wszystko, 1 obrażeń. Teraz pytanie, czy ten, czy... Mój true... Aha, posiłki, dobra. Czy true jest w stanie... Otwiera czaszek użyć? Nie jest w stanie. Mhm. To chyba będę zmuszony, kolego, ciebie załatwić, niestety. Młodemu został tylko IP granat. Dobra, i tak trudnie jesteś w stanie tam dobiec, więc załatwmy tutaj tą całą tych wszystkich kolegów. Będziemy czekali na kolejną okazję na złapanie tego kodeksu. O! A kodeksy przeżyły? A widzicie. No to... Chyba, że założę następnym razem nie kodeksowi, tylko tym moim żołnierzom te bronie. Dobra, ale też to z tego oznacza, że może się uda kolegów... Czy ktoś ma jeszcze granat normalny? Tu jest granat normalny. Może się uda jeszcze złapać któregoś z tych kodeksów. Pięć obrażeń tam ktoś dostał. Aha, 5 obrażeń dostało to urządzenie. Tu, no ale to nie dobrze się ten kodeks skopiował, niestety. No co się, Tomek, dzieje? A czemu taki golas jesteś? Dobra, jeszcze raz próba na jakieś kopie. Okej, urządzenie już jest prawie zniszczone. Okej. Jeszcze można by było do góry to jakoś wyrzucić. A nie jestem w stanie tego do góry wyrzucić. O, widzicie. Tu mam teoretycznie normalny granat, ale to myszka została jeszcze. Dobra. Good copy.
Może myszka co się uda. O, czekajcie, jeszcze ty tego widzisz, no dobra. Rzućmy, zobaczymy, gdzie się skopiuje. Może się skopiuje na taką odległość, żeby mógł drugo schakować. Chyba, że zginął. 5, a nie, skopiuje się. O, to w ogóle, ten to w ogóle gdzieś poleciał, nie wiadomo gdzie. Dobra, no to trzeba... Trzeba czyścić, no nie, nic mi nie pozostaje innego. Spróbujemy w następnym odcinku. O, jeszcze nie trafiliśmy. O, jasne. Jasne. A żniwiarza nie mogę uruchomić, bo już go wcześniej używałem. No dobra, to lecimy tutaj. Ten jeden kodeks będzie jeszcze żył. No dobra. Kto go jeszcze może zabić? Tru będę chciał, żeby się zbliżył. Ty mógłbyś spróbować do tego kodeksa. Dobra, zostaje jeden kodeks tylko tam, który się skopiował. I Tru tam pobiegł w tamtą stronę, żeby może jak w jakimś odrobinie szczęścia go złapać. Posiłki przyjdą teraz. Wiecie, jakbym chciał, to ja bym to ich wszystkich rozwalił przed chwileczką, no ale chciałem złapać tego kodeksa. Dlatego to takie dziwne zagrania, jakbyście się zastanawiali. Teleportacja, ale gdzie? O, tu jest dobrze, bo tutaj jest Tru. Okej. To chyba się uda coś złapać. No bo z tym się zaraz zajmę się nimi, tam z tyłu, więc się... O, kodek zginął. A nie, żyje. No dobra. Mówi, że trzeba się ewakuować, ale ja bym chciał złapać tego kodeksa, właśnie tak. No, czekajcie, co jest? Jedziesz z nim. Próba nielegalnego wejścia do sieci projektu Avar. Szansa odblokowania 100. Zdobądź niewielki skład danych. No to myślę, że to. Co się koniec stało? Dobra, udało się. No to schwytaliśmy tego kodeksa. Nie było tak trudno. Okej. A to co to jest? Co to kurde jest? Co to kurde jest? Dobra, tymi posiłkami będę musiał się zająć za chwileczkę. Bo nie wiem co to jest, trzeba to zabić. A tu jakiś ferial jest w ogóle. Tam z tyłu jakiś eferial, widzę jakiegoś eferiala tutaj. Ej, co on mi uciekł? Tam już go nie ma. Okej. Widzę tylko tego, mógłbym do niego teoretycznie strzelić. Ale on i tak od wybuchu zginie.
Dobra, ale wiecie co? Mógłbym jeszcze tutaj... Tu mam chyba granat zwykły. Nie, tutaj nie mam granata zwykłego. Myszka też nie ma granata zwykłego. Okej. No dobra. To z tamtym na razie nie jestem w stanie się zająć. Zajmijmy się z tymi i będziemy kończyli ten odcinek, bo widzę, że mój synek strasznie płacze. Nie wiem, co tam się stało. Dominacja. Dobra. Weźmy sobie tego strażniczka. O, witam kogoś. Witam kogoś na czacie. Dawno się pojawiłeś? Nie, teraz. Okej. Spoko. Co, ile mi zostało jeszcze żołnierzy? Raz, dwa... Aha, tylko to jest soczek. Soczek teoretycznie tego kolegę mógłby zabić, tylko nie wiem, co to jest za kolega. Co, czym on straszy? A spróbujmy go może zabić ze strzelby. Nie wiem, Gecko straszył, żeby nie łapać kodeksa, no ale to kodeks raczej nie jest... Nie jest jakimś wielkim przeciwnikiem dla nas, z tego co widać. Dobra, ty się na razie... Mam nadzieję, że wyszłaś za ten. Sobie tylko przeładuj. Staje mi Montius. I tarczownik, który mógłby strzelić, ale no niestety... Nie może. Bo to dopiero w następnej turze będzie strzelał. Okej. Przybiegnij się tutaj. Myślę, że możemy rzucić granata. Choć podejrzewam, że tej lampki się nie da rozwalić granatem. A, jednak. Jednak się da. Okej, kto jeszcze został? Został Gecko. Gecko widzi tylko tego. Dobra, zostaje na Overwatchu, jakby ten z góry próbował sobie zbiec. Ty masz jakieś granaty? No nie masz. Teoretycznie mógłbyś wyskoczyć do góry i go jeszcze strzelić. No to tak zróbmy, tak? Zobaczymy się, kim się zajmie ten elitarny... Ten elitarny kolega. Tego mam załatwionego, zostaje mi tylko ten oficer i tyle, tak? Bo ten nasza kulka golfowa nie powinna robić żadnego problemu. A w ogóle mogę ją rozwalić, jak już mam strzał czysty, to rozwalmy ją. O, nie trafiłeś. No dobra. Luzik. Co on będzie robił? Mówiłem, że ta nasza kulka golfowa zaraz wybuchnie. Ty co będziesz robił? A, tutaj. Będzie pewnie do kogoś próbował strzelać. Za siódemkę? No, a warta nie zadziałała. Spoko. No dobra. Dobra, no to teraz to już... Aha, bo tu nie mam... Tu niestety nie mam... granatów. Z granatami go raczej już nie rozwalimy. Trzeba będzie w konwencjonalny sposób dać radę. A, wszyscy? A został jeszcze jeden tarczownik. Luzik.
90% strzałów trafionych, bardzo przyjemna, szybka misja. No i wracamy do bazy, kończymy na dzisiaj streamowanie. Jutro albo w piątek zapraszam ponownie na kolejne streamy. Myślę, że zakończymy już teraz nawet, bo raczej awansów się nie spodziewam, a... modach do XCOM-a zależy do którego, bo jeżeli chodzi o jedynkę, czyli Wivina i tamte mody, no to mody masz na przykład Long War'a, którego możesz u mnie na YouTubie zobaczyć, a jeżeli chodzi o mody do dwójki XCOM-a, to jak wejdziesz w warsztat przy włączaniu XCOM-a, masz teraz chyba około 2000 różnych modów. Mody polegają na takich sprawach jak 8-osobowa armia, tak jak w Long Warze, ten mod mam załadowany. Na dodaniu nowych broni, na przykład katany, mam to też załadowane. Overwatch, o, że możesz sobie wszystkich włączyć na Overwatcha. Jest taki mod, który ci daje włączanie Overwatchy poza jednym żołnierzem. Jest mod, który ci daje ewakuację, guzik taki, że ewakuuj wszystkich, nie musisz sobie klikać. Co tam jest tam jeszcze? Są mody, na przykład widzisz tutaj Gecko ma czapeczkę z jedynki, ten beret z jedynki. To jest, jak sobie to wybierzesz z tych modów, jest taka opcja. Co tam takich najbardziej popularnych jeszcze jest z tych modów. Możesz sobie wyłączyć na przykład te takie zbliżenia przy strzale, które spawalniają troszeczkę grę. No w sumie jest ich bardzo dużo. Ja mam dodanych teraz chyba z 15 albo 16 tych modów, które myślę, że usprawniają grę. No i troszkę ją urozmaicają. No to u mnie możesz zobaczyć na wszystkich poziomach, nawet od Impossible, bo przeszedłem w Impossible, przeszedłem 4-osobową armię. W jedynce został jeszcze mi tylko Long War, więc jak coś to zapraszam, sezonów masz potąd. W dwójce dopiero ja też kończę dwójkę, więc teraz kończę tą dwójkę i myślę, że wrócimy jeszcze do Long War'a, a później się zastanowimy nad jakimś abstrakcyjnie wysokim poziomem i oczywiście tym Iron Manem. O, w modach też możesz sobie Iron Mana wgrać. Masz mod taki w dwójce, który ci daje modyfikowanie i nadawanie ksywek od razu. Nie musisz czekać, aż awansują żołnierze, tylko możesz od razu sobie robić wszystko, co chcesz z nimi. Dobra, tutaj nic. Zwłoki awatara. Pewnie to trzeba będzie zeskanować. Obcy zbudowali nowe, złożone społeczeństwo, strukturalne, rządzone... No dobra. Żeby stworzyć jednego tak zwanego awatara, wreszcie im się udało kosztem niezliczonych istnień ludzkich. Okej. Okay. Czyli to był ten cały awatar. Jak grasz tego Wifina, to sobie możesz też ode mnie u mnie podpatrzeć. No i zapraszam cię na kolejne streamy. Myślę, że jutro albo pojutrze, gdzieś koło godziny 5 zawsze streamuję, więc zapraszam cię serdecznie. Na tym sezonie zapraszam też jako wzięcia udziału, jako jeden z żołnierzy. A ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć! Is not taking the death.